Instalowanie wkładów atramentowych w drukarce atramentowej w większości drukarek atramentowych HP. W filmie pokazano niektóre najpopularniejsze drukarki atramentowe HP. Konkretne instrukcje dla danego produktu znajdują się na stronie support.hp.com. Chwyć wkład atramentowy instalowany od przodu tak, aby jego styki były zwrócone w stronę drukarki. Sprawdź, czy litera na wkładzie atramentowym pasuje do litery na gnieździe. Wsunij nowy wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, a następnie delikatnie dociśnij go, aż zatrzaśnie się na miejscu. Chwyć po bokach wkład atramentowy instalowany od góry i przekręć pomarańczową nasadkę w lewo, aby ją odłamać. Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Delikatnie odegnij zatrzask od wkładu atramentowego, ale nie więcej niż 1,27 cm. Dopilnowując, aby styki wkładu atramentowego były skierowane w dół, dopasuj kolor etykiety do etykiety na karetce. Wsuń wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, a następnie delikatnie dociśnij w dół, aż zatrzaśnie się na miejscu. Zdejmij taśmę z wkładu atramentowego w kształcie sześcianu. Chwyć wkład atramentowy po bokach. Nie dotykaj miedzianych styków ani dysz atramentowych. Ustawiając wkład atramentowy dyszami w kierunku drukarki, włóż go w gniazdo i dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu. Zamknij pokrywę na gnieździe wkładu, aby należycie go umiejscowić. Chwyć po bokach wkład atramentowy instalowany od przodu tak, aby styki były zwrócone w stronę drukarki. Włóż wkład atramentowy w odpowiednie gniazdo, a następnie delikatnie popchnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.